koronawirus. Niepokojące doniesienia z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, najwięcej dobowych zakażeń od 8 maja. Znak zapytania. Aż 4422 nowe przypadki koronawirusa potwierdzono w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii, poinformował w sobotę po południu brytyjski rząd. To najwyższa dobowa liczba zakażeń od 8 maja. Zanotowano 27 zgonów. Liczba nowych zakażeń jest o 100 większa od tej z bilansu piątkowego, co oznacza, że po raz kolejny w ostatnich dniach został pobity ich rekord, jeśli chodzi o okres od czasu spowolnienia epidemii i rozpoczęcia luzowania restrykcji. Zaledwie 6 września po raz pierwszy ponownie przekroczony został poziom 2000 zakażeń w ciągu doby, 11 września, poziom 3000, zaś w piątek 4000. Na dodatek w przedstawionych w sobotę danych niedobrze wygląda sytuacja w każdej z czterech części Zjednoczonego Królestwa. W Anglii ich liczba 3638 jest drugą najwyższą od połowy kwietnia, w Szkocji 350 jest najwyższa od końca kwietnia, a zarazem po raz pierwszy od 1 maja przekroczyła 300. W Walii 212 jest najwyższa od 10 maja i pierwszym przypadkiem od tego samego dnia, by przekroczyła 200, zaś w Irlandii Północnej, drugi dzień z rzędu pobity został dobowy rekord zakażeń od początku epidemii 222. W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 390-358, co jest 14. najwyższym wynikiem na świecie i czwartym w Europie, po Rosji, Hiszpanii i Francji. Ponad 41 tysięcy zgonów. Ponadto widać, że nowe zachorowania zaczynają się przekładać na wzrost liczby zgonów na COVID-19. Sobotni bilans zmarłych, taki sam jak w piątek, jest piątym z rzędu, który równa się lub przekracza 20, podczas gdy wcześniej, od początku sierpnia, dobowa średnia zgonów z 7 kolejnych dni wynosiła 10-12. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecne 41 759, z czego 37 076 osób zmarło w Anglii, 2505 w Szkocji, 1603 w Walii, a 575 w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie, za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem. Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godzina 17 w czwartek a godzina 17 w piątek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, zaś bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godzina 9 w piątek a godzina 9 w sobotę. Według danych z piątku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 1117 chorych na COVID-19, co oznacza wzrost o 57 w stosunku do poprzedniego dnia.